wolny, aby kochać, uwolnić się od pornografii. Przechodzimy do etapu drugiego. Uwolnienie od pornografii jest możliwe. I ten etap zajmuje kilka dni. To znaczy, człowiek musi sobie powiedzieć, no, jestem uzależniony. Tak jak alkoholik mówi, jestem alkoholikiem. Jestem uzależniony od pornografii, nie mogę sobie z tym poradzić. Ale równocześnie ten etap pokazuje, że uwolnienie się z tego nałogu jest możliwe. To nie jest coś ponad ludzkie siły. Dlatego w tym etapie, na który składa się kilka dni, odkrywamy tą wewnętrzną motywację i siłę także do wyjścia z pornografii. Bardzo ważny tam jest taki jeden rozdział, jeden dzień, że przyjemność szczęścia nie daje. Owszem, chrześcijaństwo nie jest wrogiem przyjemności. Trzeba powiedzieć wprost, chrześcijaństwo nie sprzeciwia się pięknym relacjom seksualnym, tylko jeżeli one są przeżywane w ramach norm moralnych, w ramach jakiegoś porządku, w ramach sakramentalnego małżeństwa. No to nawet Pismo Święte wychwala taką miłość, chociażby pieśń nad pieśniami. A zatem relacje seksualne mogą być czymś pięknym i one są chciane nawet przez Boga. Natomiast jeżeli szuka się tylko przyjemności, tylko jakichś egoistycznych doznań, to znaczy, że człowiek zamyka się w sobie. On bardziej szuka siebie niż szczęścia drugiej osoby. I ten rozdział, że przyjemność szczęścia nie daje, otwiera nam oczy, że musimy szukać jakichś głębszych wartości. One są w naszym życiu, tylko może zostały jakoś zamknięte przez nasze egoistyczne myślenie, ale możemy je uwolnić i to wszystko jest możliwe. Z Jezusem wszystko jest możliwe. Dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych. Także są tutaj proponowane pewne modlitwy do Jezusa, który może mnie z tego wyzwolić. I ten drugi etap służy temu, abyśmy uwierzyli, że wyjście nawet z najtrudniejszej sytuacji naprawdę jest możliwe. Jest tu też bardzo ciekawy rozdział o filmach porno. Dowiadujemy się, że to wcale nie są takie filmy, jak ktoś sobie wyobraża, tylko to są po prostu filmy kręcone z wielką brutalnością, przemocą, jak traktowane są aktorki, jak też w ogóle no, tracą one swoją osobowość. Jednej aktorce tutaj, która daje świadectwo, rozpadło się małżeństwo i mąż ją namówił do tego, żeby ona grała w tych filmach. Mężowi chodziło o pieniądze. To małżeństwo w ogóle nie miało sensu, jeżeli było oparte na takich relacjach. To był dramat tej kobiety. Więc jeżeli ktoś wchodzi na strony pornograficzne, to nie tylko siebie upadla, ale także upadla, bierze udział w upadlaniu innych ludzi. I dlatego odkryjmy swoją godność. My jesteśmy ludźmi. Człowiek to nie tylko ciało, człowiek to nie tylko pożądliwość, człowiek to przede wszystkim duch i wartości duchowe, miłość prawdziwa, to jest wartość najważniejsza, bo sam Bóg jest miłością.